13. kolejce pierwszej ligi amatorskich rozgrywek piłki nożnej zespoły niżej notowane ambitnie walczyły z faworytami. Ostatecznie niespodzianek jednak nie było. Drużyny zajmujące trzy pierwsze miejsca solidarnie strzeliły rywalom po 7 bramek. Kolejkę rozpoczął mecz lidera Medtek z Grześkowiak Teamem. Ten ostatni przechodzi kryzys. W poprzednim meczu stracił 8 bramek. Teraz poległ 1-7. Ekipie Medtek już nikt raczej nie przeszkodzi w zdobyciu mistrzostwa. Nie można ostatnio się nudzić na meczach z udziałem SZL Monterów. Zawsze są zacięte, a wynik rozstrzyga się w końcowych minutach. Nie inaczej było w oglądanym spotkaniu z MS Projekt, zakończonym wygraną Monterów 3-2. Ciekawy przebieg miał też oglądany mecz wicelidera Drewpol & Meble Kropkowski z Użlis Nieruchomości. Zaczęło się zgodnie z planem od prowadzenia pasiaków, ale potem Użlis gonił rywali. Ostatecznie Drewpol wygrał 7-4. GSD Tczew wspiął się na trzecie miejsce w tabeli, a podobnie jak pierwszy i drugi zespół rozgrywek, w 13. kolejce strzelił 7 goli. GSD wygrał 7-2 z Pit Stop Service. Mecze 14. kolejki zaplanowano na czwartek 22 września. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 17, a ostatni o 19.30.